Oj, 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 jeszcze raz. Patrzcie, kochani, jakiego mamy gościa specjalnego, jest z nami. Ja! Mamo, możemy Bartka? Mamy Bartka w domu. I w dzisiejszym odcinku będziemy rozdawać dla was donaty. Będziemy musieli zrobić takie standy na donaty. Jak na lemoniadę. Tylko że z donatami będziemy je wam rozdawać. No i do tego musimy wylosować drużyny, także... Pierwsze trzy karteczki. Tak, świeże. O, ja! Oj, ciekawe! Ja myślę, że te dziewczyny mają większe szanse z Michem, bo jednak kreatywność tutaj wygrywa. Ale okej, może sobie poradzimy. O Jezus, oni mają budownicy team! Pani z budownictwa, pan, który umie obsługiwać nie dokończyłam. I mój Patryk. Ja! I słuchajcie, oczywiście nagrywam ten odcinek z okazji tego, że są tu z nami donaty ekipy od Doty Donuts. Które są dostępne w Biedronce, ale za niedługo będą dostępne w szerszej dystrybucji. Tak, Gengar, zgadza się ze mną. I to właśnie dzięki Doty Donuts w dzisiejszym odcinku do wygrania jest aż 1000! Ja wiem, Patryk, miałeś ambicje, żeby budować stół od zera, ale teraz już widzę, że jesteś bardziej humble do pomysłu. Ja? Jakiś stół. No to budujemy stół od zera. Budujemy stół, dobra. Cześć, witam w moim pokoju. Bo ja jedyna masz porządek. Siadaj. Kupimy palety, które przemalujemy na przykład na biało. To tak to wygląda, tutaj też macie zdjęcie i potrzebujemy do tego palety, więc musimy ogarnąć, gdzie kupimy te palety. I ogólnie widzę to tak jak na przykład w amerykańskich filmach, jak sprzedają lemoniadę, że jest taki dziup baner. I tutaj baner Doty Donuts ekipy. Takie duże, że wiesz, jak ktoś zobaczy 0 zł z daleka, to jest takie za darmo idę. Tu jeszcze jedną na środku. Patryk się uparł, że chce zrobić dach. No, bo mówię, żeby wygrać, to musisz być lepszy. Żeby wygrać, musi też ustać. To jest mega. Wiemy już, że skrzynki są, także z nimi problemu nie będzie i teraz będziemy właśnie zobaczyć farby. Ja to mam estetycznie w mojej głowie już sobie ułożone. Dobra, bierzemy niebieski i lecimy dalej. Chodźcie. To dzisiaj Wika jest mamą, mamą tego całego zamieszania. Stary, widziałeś gdzieś drewno? O, no to jest tanie. Tak, to się zmieści do auta spokojnie. Okej, bierzemy. Mówię wam. No i idealnie. On będzie ładnie wyglądał, jak się go pomaluje na niebiesko. Mi się wydaje, że tutaj takie pudełka drewniane, jeżeli znajdziemy, to takich 4 trzeba ogarnąć. Wyjedziemy 2 takie. Tak. 2... Uważaj na kamerę. Ej, i tu możemy przykleić tę cenę. Oj, to jest genialne. Tu i tu wkrętamy. No ogólnie wstępnie wydaje mi się, że to może być gitem. Szczególnie, że nie musimy, wiesz, stać tak, tylko możemy stać tak pod tym całym tym. Albo lampeczki. Dobra, no to zróbmy bez dachu, no trudno. Gotowe, ja chciałem. Mamy to, będzie pięknie. Kontrabas się mieści, nawet 2 kontrabasy się zmieszczą. Ale takiego czegoś nie sprawdzałem. Nie, tak jest niebezpiecznie, może szyby wybić. Cyk, cyk i pod nogi do pasażera. I bezpiecznie jest. To jest właśnie doświadczenie życiowe. Przepraszam, że ja go nie mam, ale po prostu żyję te 6 lat czy 8 lat krócej, nie? Dobra, kochani, mamy większość zakupów zrobionych. Patrzcie, cały kurczę wózek zapomniany drewnem. Zajęło nam to pół godziny, co prawda, ale warto. Ja jestem smutny, bo dachu nie mamy. 108 zł jeszcze nam zostało. A jak my to do samochodu wsadzimy? Ja to biorę, bo jest za 2,50. Weźmiemy kilka kolorów. Ładniejsze są fioletowe, bo niebieskie są za ciemne. Ej, bierzemy taką tablicę? Za 5 zł? Bierzemy. Tak, swoje. Cennik. Mimo wszystko weźmy, zróbmy dzbanek z wodą z cytryną, żeby nas to jest kupiło. Jak ktoś będzie miał ochotę, to może podejść i sobie wziąć do wody też. Ej, może taką huśtawkę obok. No. O tak, sprawdźmy huśtawkę. Dobra, kochani, mamy kupione, mamy kilka dekoracji, mamy siedzenie, słoneczko, klej, mamy serpentynę i blok. Lecimy do domu szykować rzeczy. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od właśnie kręcenia tych rzeczy do siebie. Ja nigdy tego nie robiłam, chcę to zrobić. Chcesz to zrobić? Faustin, czy ty wiesz, co ty robisz? Nie. Dobra, nie lecimy! Nie zabij, szybciej! Musisz ty przycisnąć go. Nie, chcę, masz, bo ja nie umiem jednak. O, idzie! O! Walczy, walczy. Matko, jak ja kocham budować. Potrzebuję mężczyzny. Słucham. Jestem! Tak. Poczekaj, moja siła jest potrzebna gdzie indziej. Wiecie no, coś nie, coś potrafię. Dobrze, Patryk, trzymasz. Zawsze dostaję stypiarskie zadanie. I musimy jeszcze zrobić napis za 0 zł. Żółty na niebieskim tle? No. Dobra, mamy szansę to wygrać, bo oni mają to o wiele mniejsze. A ja
tobie rysuję darmowe donaty, napis. Zdecydowany ruch. Tu nie ma jakby cofnij, nie? Chwyt marketingowy, tylko u nas. Patrzcie, jakie to jest proste. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby wziąć leżaki. Chodzi o to, żeby zabrać je innym. Więc nie damy rady wziąć 15. Już, co nie? No. Mam takie trójkąciki. Kochani, zrobiliśmy napisy. Kania kończy dekoracje. Lecimy już na miejsce i tam będziemy szykować. Tam zobaczycie, jak to wszystko już wygląda. Mamy tutaj sprzęcior załadowany. No i najważniejsze donaty ekipy od Dirty Donuts. Najważniejsze. I lecimy już na miejsce. Po robocie, nie gadamy o robocie. Teraz odpoczynek, wywczas. Potrzebuję pracownika. Jestem. Fyry. Przerwa chwilę. O matko. Koniec taśmy. Macie więcej? Dobra, słuchajcie, mamy godzinę 13.30, więc w zasadzie powinniśmy już być tam na miejscu i rozkładać wszystkie rzeczy, ale no niestety pakowanie tego wszystkiego do auta okazało się nie taką łatwą sprawą. Ja zrobiłam tutaj jeszcze wodę z cytryną dla oczywiście biegaczy, bo często na błoniach są tacy właśnie takie osoby. O, ja się stresuję, mamy dosłownie 10 minut, żeby to wszystko zmontować. Będziemy wiercić na środku drogi. Krętarka jest? Profesjonalne BHP. Dalej nie dam rady. Stoi! No i dobra, mamy to! Pięknie w tych rękawiczkach wyglądasz. Pięknie w tych rękawiczkach, to jak byłam budowniczy. Profesjonalista. 0 złotych niemożliwe, oferta za 0 złotych tylko tutaj. Jakoś to wygląda. Ale jesteśmy dobrzy w tym. Ej, dobra, wygląda to przekozacko. Nice. Cyk! Wow. Ale są emocje. Ciekawe jak idzie naszym... drugiej drużynie, na... której tu jeszcze nie ma. O, tak idzie, tak idzie. Nie, to jest stary slow kinga wytrzyma, patrz stary. Na to. Gotowy? Nie, czekaj. Już kilka osób naszych widzów już dołączyło, ale niestety musimy na razie poczekać na drugą drużynę. Coś czuję, że to wygrywamy. Słoneczko tu przykleimy. Ej, dobra. Dawaj, gwoździem wbijemy. Ładne macie gwoździe. Ładne, co? Dziękujemy. Wasze też będzie ładne. Cześć, Patryk. Zgoda. Przede wszystkim zgoda. Ale mnie kusi tak stary. No, kurde, jaką oni kolejkę już mają! Bo macie fajnie, kolorystycznie. Dzień dobry, podać jakiegoś donacika może? Dobra, może, może być na przykład... Dzień dobry! Donat ekipy, albo... Donat ekipy, albo... Mamy jeszcze donat ekipy. Benek, ten napis free, to trochę sabotaż jest chyba. Co? On jest brzydki. Tylko o, trzeba go... Trzeba odkleić go! Odkleić go! Czas otworzyć powoli opakowania z donatami. No to jak z tego, z Grecji napis. O, grecki! No i co mam ci z tym zrobić? Jak my to mamy w ogóle przyczepić? No wiesz... Wiadomo, że oni jeszcze nie są gotowi, ale... Zobaczcie, ile osób wokół naszego standa stoi. Dobra, ale to mówię wam, tak dlatego, że byliście pierwsi. Jeden! Zapraszam! Proszę bardzo! Darmowe donaty! Całe dwie donaty! Proszę przygotować! Ładniejszy jest tutaj! Dziękujemy, dobra. Ja jestem na czerwono, ja się rzucam w oczy. Patrz to! Darmowe za 0 złotych! 0 złotych! 0 złotych! Proszę brać! 0 złotych! I teraz to po pierwsze, symetryczne. Ej, takie emocje się zgrzałem. Ej, czy są jakieś zasady? Czy na przykład jakbym odpalił streama na Instagramie, to jest oszukiwanie? Będziemy robili przez cały czas, kiedy trwa nasza tutaj rozdawanie donatów, live'a na TikToku. Więc, na TikToku? Tak, na TikToku i ogólnie nie wiem, o co tu chodzi, bo robię pierwszy raz. Potrzebujemy waszej pomocy, żeby wygrać! Live'ik! Fajnie. Zapraszamy na darmowe donaty! Na spróbowanie! Całym Gen Z rozdajemy donaty na krakowskich błoniach. Także jeżeli macie ochotę, to wpadajcie tutaj, bo tutaj walka trwa w zaparte. No co, no potrzebujemy właśnie pomocy, żeby wygrać. Kochani, my tutaj na was czekamy. Tutaj jest nasze stanowisko.
tylko tutaj się nie wchodzi, tutaj nie wolno, tutaj do nas jedynie. Mogę... Jesteśmy na Błoni, darmowe donaty. Najlepsze donaty u nas w mieście, bardzo pyszne donaty, za darmo. Ale chaos się robi tutaj, prowadzimy sobie live'a, chociaż mi się wydaje, że to nie jest takie konieczne. To jest ładniejsze, ale proszę, mamy skrzypce też na przykład. Dobra, poprawy. Ej, o nie! Super, mamy to! Za darmo! Jednego możecie. A na pewno tam wam się bardziej nie podoba? Nie, to co, a co ty robisz? Hania! To jest sprawiedliwie! Chodźcie na donaty, zapraszam! Wystraszam! Panią darmowe donaty rozdajemy, chcę pani spróbować, może? Ajajaj! Dobra, tam jakiś pan z psem, biegnę po niego. Ale czekaj, czekaj, do ładniejszego musisz! Nie, obejdź ich dwa! Do tego, który jest bardziej niebieski. Co to za oszukiwanie? Ej, oszukiwuję! Umówiła się! Dzień dobry, dzień dobry. Ja zatrzymać. Ja mogę panu pomóc. Proszę pana! Za darmo! Nie, nie mogę, nie mogę. No, no, no. Niech pani popatrzy na tą słodką małą dziewczynkę. To jest nasza, to jest nasza siostra, niech pani zobaczy, jak stoi biednie. Ale tutaj sami malowaliśmy. A ja sam drewno rąbałem. Ja jeszcze piękniej gram na skrzypcach. Ale to nie, to się nie zalicza. A ja tańczę. Nie wiem, może. No wybierz ładniejszy, no. No nie! To jest litość, to jest niemożliwe! O, ale kochane! Widzicie, to trzeba spokojnie! Proszę panów, darmowe donaty! Degustacja po prostu! No, to mi bardziej się podoba. Ale to jest karton jakiś jest przyklejony. Co to jest? Dzień, częstuj się. Smacznego. Dzięki. Zaczęło się słabo. Myślałem, oho, ale będzie. Co zrobiło różnicę? Ta wlepa, bo tu było nierówno. Ten napis był beznadziejny. Idealnie się to zmieściło. Teraz to wygląda, jakby to było Dottie Donut Free. To mają dwie dziewczyny i o to chodzi. Ja wyglądam jak dres, to ja muszę iść po ich stronie. No i wtedy, nie. I wtedy starsze panie podejdą do nas. Więc ja zapraszam tutaj darmowe donaty, 0 zł. Zapraszam. A ile już dostaliście? Nieważne. No powiedz. Dużo. No powiedz. Dużo. Wszystkie. No powiedz. No dużo. No powiedz. No nie. No nie, no to widziałem już na lęka. Dziękujemy. Działa pas, stanąłem tu i wybrali tam. Super, dziękujemy. Dzięki wielkie. Super wybór. Mogę panu zagrać jaką pan piosenkę chce na szczycie. Nie, a ja mogę zaśpiewać 100 lat. No to pierwsze ty. 100 lat, nie. Ale słodko, Boże, ale ona jest słodka. Jaką piosenkę pan chce? To możesz coś Madonną zaśpiewać. Ale to nie znam żadnej piosenki Madonny, która no może mi lecieć w głowie. No to jest słoneczko. Dziękujemy pięknie. Zobaczcie, który jest bardziej dopracowany, który ma fajne girlandy, który ma fajne słoneczko może. Pała miłością tutaj do Michała, bo ja też jestem z Leska. Ale on nie jest tu, on jest ale... w tym. Nie patrzcie. No jest super, dziękujemy. Dziękujemy, proszę tylko jednego donacika. Ale trzeba ocenić, który jest ładniejszy. Dobrze. Siemka, cześć, Żuwik! Cześć! Przestań się, będzie podoba, nie cieszę! Który jest bardziej kolorowy? Ten! No co, chodź! No. Dziękujemy! Dzięki! Smacznego! Zapraszamy na darmowe donaty! Musi pan po prostu wybrać, które stanowisko się bardziej podoba. Tam, bo jest zaraz tu. No to proszę, ale to nie jest. Naprawdę, jednym, ale... Całkowicie szczerze, mi się podoba bardziej nasze niż wasze. Ja widziałem reakcję Fausty, jak zobaczyła nasze. Pamięta walka, nie? Super, dziękujemy! Dzięki, Agnieszka! Pa, pa! I smacznego! Smacznego! Dziękujemy pięknie. Ta kolorowa. Tak. Super, dziękuję. Jeszcze, nie chcę nic mówić, ale mamy już 2 puste kartony, a u nich nie widzę. Co? Nic. Popla, miłej przyjaźni rowerowej. Miłego dnia. Bardzo pięknie to będzie decydujący głos. Będziesz ładniejszy, tak. Oba pyszne. To? Ale? Ale? Ładniejszy jest trochę fałszywy. O, dziękujemy. Proszę bardzo, czekaj sobie. A chciałbyś wody może? Tak. Dobra. Skończył się nam czas na ostateczne podliczenie. Rywalizacja rywalizacją, ale przede wszystkim przyjaźń. Dobra zabawa. Dobra zabawa, przyjaźń. Siemano. Jakie wejście. Dobrze. Kochani, potrzymałem bilans. Stoisko niebieskie, 19 donatów. Stoisko różowe. Różowe.
28! O, piąteczki! Gratulacje! Nie spodziewałam się, że taka różnica! Bo wam super poszło, dziękuję! No graty, no wiecie, no wiecie. No było ładne! Pieniądze, ktoś chce pieniądze? Ja chcę! Dobra! Brawo, jeszcze raz gratulacje! Dziękujemy! O, ale tak, was tak, tak i nie mamy jak podzielić, więc reszta dla mnie. Lecimy tu! Oddawaj to! Dziękujemy bardzo Dotty Donuts również, że mogliśmy dzięki wam taki fajny odcinek. Tak, super, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że wam się podobało, wiemy, że lubicie też odcinki, w których rywalizujemy ze sobą i w odcinkach też sponsorowanych, bo dzięki nim właśnie takie rzeczy się tutaj dzieją. Także zostawcie dużo, dużo, dużo łapek w górę, no i wpadajcie na nasze Instagramy. Michała też! I widzimy się jutro o 17. Cześć! Ale Michał chce coś powiedzieć. Jak Bartek, jak ci tam fajnie w tym Toronto, to możesz, wiesz, jeszcze tam posiedzieć.